Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem będą zakupy. Przybyło mi parę nowych produktów, dlatego też dzisiaj Wam je pokażę. Są to oczywiście kosmetyki tylko kolorowe, co dawno się u mnie na moim kanale nie pojawiło. Większość tak naprawdę było pielęgnacji, ale planuję troszeczkę rozbudować swój asortyment kosmetyków kolorowych w celu właśnie kompletowania takiego kuferka kosmetycznego. Także zainwestowałam w takie może lepsze jakościowo produkty, ponieważ muszą to być produkty trwałe, które utrzymają się także nie tylko na moich oczach, ale także na oczach innych i także na twarzy innych. Także tym razem inwestycja była troszeczkę, może troszeczkę lepsze produkty i mam nadzieję, że Wam się spodoba filmik. Także na pierwszy rzut idzie paletka Urban Decay. Jest to paleta kultowa, którą tak naprawdę każda z nas już zna dobrze z YouTube'a. Ma bardzo fajne kolorki, jest to oczywiście oryginał i ja Wam zrobię filmik, jak właśnie rozpoznawać paletkę Urban Decay, taką właśnie prawdziwą. Właśnie Maszka przyszła tutaj do nas w odwiedziny. Kolorki prezentują się w ten sposób, czyli to są właśnie takie kolory nude. Jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo fajne kolorki, którymi można naprawdę super, super makijaż wyczarować. Także zrobię Wam kiedyś makijaż, ponieważ już na moim kanale pojawił się pewnie makijaż wykonany paletką Naked. Nie Naked, Slicka, o Natural, które właśnie mają takie neutralne kolory, natomiast tą paletką postaram Wam się wyczarować troszeczkę coś innego. I jeśli chodzi o oczy, to także zainwestowałam w takie produkty, które z tego co się orientowałam, mają bardzo fajną pigmentację i rzeczywiście można sobie stworzyć naprawdę super, super zestaw właśnie cieni. I to jest seria Vipera Play Zone, czyli mogliście zobaczyć na kanale właśnie Lady Makeup, która prezentowała te produkty. Ja sobie właśnie wtedy skompletowałam swoje cienie. Nie wszystkie kupiłam, ponieważ nie ze wszystkich kolorów wiem, że będę korzystać. Ja osobiście uwielbiam takie kolory na makijaże ślubne, czy na makijaże właśnie takie wieczorowe, a także na co dzień. Naprawdę można fajnie rozetrzeć te cienie i one się bardzo fajnie prezentują. W takiej palecie Play Zone mieści się 16 cieni. Także naprawdę możecie wyczarować super makijaż. I koszt takiego jednego wkładu to jest mniej więcej około 7,40 groszy. Także naprawdę jest to cena rewelacyjna i moim zdaniem naprawdę warta zakupu, ponieważ to taniej wychodzi troszeczkę od Inglota. A jeśli chodzi o gramaturę, no to w każdym momencie możemy sobie właśnie sprawdzić na stronie. Teraz nie pamiętam, jaka gramatura jest w Inglocie, a tutaj właśnie w Viperze. Także dam Wam, podlinkuję stronę. Jeżeli znacie gramaturę Inglota, to dajcie znać w komentarzach. Ale tutaj mamy wymienne wkłady, one są na magnes. Wiem, że w tą paletkę także się zmieści cień Inglota, tylko po prostu może je troszeczkę inaczej to będzie wyglądało, ponieważ one są chyba większe. Także gramatura jest pewnie większa niż tutaj. Natomiast jeżeli mamy kuferek i nie chcemy za dużo nosić, to ta paletka nie jest taka ciężka. No i oczywiście mamy magnesy, także bardzo fajnie się sprawuje. I tak wygląda. I ja jeszcze kupiłam z serii Vipera róże, ponieważ chciałam wszystkie mieć jednocześnie, nie otwierać za każdym razem inne opakowanie i szukać. Mimo że ja znam nazwy kolorystyczne właśnie tych odcieni róży, które posiadam, natomiast szukanie tego wszystkiego będzie wymagało pracy i dodatkowego czasu, którego nie chcemy marnować. Także ja wybrałam sobie takie 4 cienie. Tutaj Wam dobrze pokażę. Koszt takiego cienia to jest mniej więcej około 10 zł 50 groszy, więc naprawdę rewelacyjna cena. Taka paletka kosztuje chyba 16 zł, natomiast ta duża chyba 23. Jeżeli coś przekręciłam, podlinkuję Wam stronę Lady Makeup i zobaczycie. Także naprawdę kolorki są przecudowne i bardzo, bardzo fajne, ponieważ są delikatne, one nie są tak mocno napigmentowane jak w przypadku Slicka. Także nie zrobicie ani klientce, ani sobie krzywdy. I róże przychodzą do nas właśnie w takim opakowaniu, natomiast cienie w takim, więc bardzo łatwo je otworzyć, przepakować sobie do swojej palety i cieszyć się właśnie z makijażu. Także kolejnym produktem, jeszcze pokażę Wam gratisy, ponieważ czasami jak zrobicie jakieś większe zamówienie na stronie Lady Makeup, to otrzymujecie właśnie na przykład jakieś próbki. Ja akurat dostałam tester Max Factor Face Finity All Day Flawless 3 w 1, nie wiem, to jest jakiś chyba
nie wiem jaki to jest kolor, beige 55. I produktu, który bardzo chciałam przetestować, ponieważ już Wam mówiłam, że ja się zastanawiam nad Bourjois raz, dwa, trzy, perfect, one, two, three, perfect pewnie. I jak dostałam w kolorze 53 light beige, beige clair, coś takiego. Także zobaczymy, czy się sprawdzi na mojej buzi, ponieważ ja nie jestem totalnym bladziochem, natomiast też nie mam jakiejś ciemnej karnacji, więc zobaczymy, czy odcień będzie pasował. Jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe dalej, to mam trzy nowe rzeczy do makijażu oka. I to jest Sensik XX Volume Color Care Mascara. Zaraz Wam pokażę szczoteczkę. Jest to taki zwykły czarny tusz, zwykła standardowa szczoteczka, żadna silikonowa, po prostu takie włosie. Ona daje taki naturalny efekt, natomiast nie widzę tutaj jakiegoś XX volume, także nie wierzcie w ten napis. Zresztą, co możemy się spodziewać po tuszu, który kosztuje 8 zł, ja go kupiłam za chyba 4 coś, ponieważ była promocja właśnie w Drogerii Natura. I tutaj, jeżeli chcecie jakieś właśnie kupować rzeczy Drogerii Natura, które są w promocji, czyli na przykład Catrice, która ostatnio była za 6 zł, czy Essence, to naprawdę pierwszego dnia to róbcie, ponieważ później już nie będzie. Ja przyszłam chyba trzeciego dnia od momentu rozpoczęcia promocji i nic nie było, więc zawsze Wam polecam troszeczkę szybsze przyspieszenie i po prostu w pierwszego dnia promocji. Troszeczkę może po południu, ponieważ rano dopiero te kosmetyki są wystawiane. I to też, co kupiłam w Drogerii Natura, to jest Maybelline New York, to jest akurat gel eyeliner, czyli taki żelowy eyeliner, czarny oczywiście, bardzo fajny, bardzo wiele moich makijaży, dzisiaj też mam właśnie ten makijaż wykonany tym eyelinerem. Bardzo fajny, nie rozmazuje się, pozostaje cały dzień na naszych oczach, także ja Wam bardzo polecam. Ja go kupiłam za 20 zł, ponieważ naprawdę, słuchajcie, cena tego eyelinera jest dosyć wysoka, on kosztuje w granicach około 35 zł, więc stwierdziłam, że poczekam na promocję, jeśli w końcu doczekałam, więc jednak czasem warto poczekać. I co mnie zachwyciło, bardzo chciałam mieć, jak Wam mówiłam, naprawdę moje marzenie się chyba spełniło ostatnio kosmetyczne, NYX czy NYX, tutaj różnie dziewczyny mówią, w kolorze Milky, w kolorze Milk, ta Jumbo Pencil, którą naprawdę ostatnio Wam po prostu aż ją chyba wyprosiłam, ponieważ byliśmy na zakupach chyba w manufakturze w Łodzi i tam weszłam do Douglasa i się okazało, że jest cały asortyment NYX-a, znaczy może nie cały, natomiast bardzo dużo mamy takich właśnie kredek do oczu, cieni do powiek, mamy też różne rozświetlające róże, bronzery, pudry, mamy troszeczkę podkładów, natomiast pojawiają się także róże, te właśnie mozaiki, natomiast nie było chyba, z tego co mnie interesowało, żadnego bronzera. Także tutaj nie jest dokładnie ten asortyment, który możemy... Aha, jeszcze nie było takich właśnie róży, które ja mam właśnie w takim kwadratowym opakowaniu. Ja właśnie poluję na kolor Taupe, który właśnie Digital Girl ostatnio właśnie wspominała, że kupiła i też właśnie kupiła w takim stacjonarnym sklepie, także no szkoda, bo właśnie liczyłam na to, że właśnie ten róż tam będzie. Ale kredka się sprawuje bardzo fajnie, mam dzisiaj ją na linii wodnej. Mam nadzieję, że mnie nie prześwietla, ale dzisiaj chciałam skorzystać troszeczkę z innego pomieszczenia i pokazać Wam te wszystkie rzeczy. I gwoździem programu są, słuchajcie, nowe pędzle. Jak wiecie, jestem maniaczką pędzli, na moim kanale chyba pojawiło się z 5 recenzji, czy 4 co najmniej recenzje właśnie pędzli do nakładania podkładów i z firmy Real Techniques, z Elfa, z Lancron, z Hakuro, także... Naprawdę dużo tam możecie z Maestro, także dużo naprawdę się pojawiło ostatnio recenzji. I na pewno się pojawi recenzja pędzli Delion Tours, ponieważ to są już bardziej profesjonalne pędzle. Ja z myślą o tym właśnie, żeby nie tylko siebie malować, kupiłam właśnie te pędzelki, żeby one były profesjonalne, czyli starczyły, no mam nadzieję, że na lata. One są podobno bardzo precyzyjnie wykonane i słuchajcie... Ja dostałam te 12 pędzli w prezencie od mojego Natana, także to fajnie, ponieważ bardzo się ucieszyłam. I ona przychodzi w takim bardzo ładnym etui czarnym, które naprawdę bardzo fajnie wygląda i też przede wszystkim profesjonalnie. Tak jak idziemy do kogoś, to z kuferka wystaje taki właśnie pokrowiec, naprawdę to już bardzo profesjonalnie wygląda. Jest bardzo dobrze wykonany, to jest oczywiście sztuczna skóra. Ja pierwsze co, to jak otworzyłam, bo
Ten cały zestaw kosztuje w granicach 230 zł. Na stronie Mineralne, na stronie Lady Makeup także możecie znaleźć te produkty, więc ja Wam podlinkuję wszystkie oczywiście strony. I pierwsze, co mnie po prostu, myślałam, że dostanę zawału, ponieważ przychodzi takie coś właśnie w tym opakowaniu. Każdy pędzelek ma oczywiście swoją osłonkę, także nie bójcie się, tutaj bardzo profesjonalnie przychodzi Wam ten zestaw. I on, sam pokrowiec jest po prostu tak wrzucony. On jest złożony, wrzucony i ja już myślałam, że w tym pokrowcu będą te pędzle, tak patrzę, zero, nic. No i mówię, no nie no, 230 zł poszło się, no nie wiem, także dostałam po prostu naprawdę lekkiego zawału. Dopiero zobaczyłam, że później z boku wysunęły się pędzle, także naprawdę nie bójcie się, tam wszystko jest. Ale mam nadzieję, że już wykonałam dla Was makijaż tymi pędzlami, także wrzucę go niedługo na YouTube'a. Albo pewnie jest wcześniej wrzucony, to zobaczymy, jak mi się uda wszystkie te filmiki obrobić. Także mam nadzieję, że no, pędzle się fajnie sprawdzą, bo na mnie sprawdziły się idealnie, bardzo ładnie rozcierają, bardzo fajnie. Musiałam też korzystać z Hakuro, ale myślę, że spokojnie możemy sobie wykonać cały makijaż tymi pędzlami. W końcu jest ich 12 i naprawdę tutaj są pędzelki do eyelinera, do rozcierania, do nakładania podkładu, do nakładania cieni, do rozcierania cieni, do nakładania jakichś tam punktowych właśnie kolorów. Także naprawdę dużo, dużo możliwości. I to by było koniec. Tutaj sama kolorówka, że pielęgnacji się nie pojawi się w tym miesiącu, ponieważ nic takiego nie kupowałam, wszystko mam na razie, kremy i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że filmik Wam się przyda i oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły na filmiki, to kciuki w górę i piszcie w komentarzach. Na pewno 50 faktów o mnie się niedługo pojawi. Tutaj już z moją przyjaciółką kombinujemy, jak ma cały ten filmik powstać. Także do zobaczenia w następnym filmiku i mam nadzieję, że te zakupy Wam się podobały. Pa, pa!